Jeszcze w minionym tygodniu śnieg wydawał się produktem ekskluzywnym. Jednak jak przystało na przyzwoity i zdyscyplinowany styczeń, biały puch się pojawił. Lepiej późno niż wcale, jak być może mówią górale. Czy na tą planowaną niespodziankę przygotowane były skoczowskie służby drogowe? Właśnie o to zapytaliśmy mieszkańców centrum miasta. My nie jeżdżymy tak, my nie wiemy. Poodśnieżone dzisiaj już jest w miarę, no, wczoraj było gorzej. Już odśnieżone jest, dobrze utrzymane, stosunkowo w miarę na skoczów. Wszystko w porządku. Wieczór szłam do kościoła i było odśnieżone, fajnie, okej, było wszystko. Z tego co zauważyłem, od godziny 15 czy 16 nie było żadnych jakichkolwiek zakłóceń w transporcie drogowym, czy tego korków na pewno nie było. Skoczów jest dobrze przygotowany na zimową aurę. Takie laurki wystawione przez mieszkańców w dzień pośnieżny na Wałnicy mogłoby pozazdrościć wiele polskich miast. Pozostaje nadzieja, że opinie zebrane w centrum Skoczowa podzielają mieszkańcy na obrzeżach miasta. Tymczasem możemy cieszyć się zimową aurą, póki śnieg leży tu i ówdzie. Czy cieszysz się, że jest śnieg? Co? Tak. Zima jest po to, żeby było troszeczkę przynajmniej biało, nie? Przez jakiś ten okres. No ferie się zaczynają, gdzie przynajmniej dzieci mają jakieś zadowolenie z tego.